nowej odsłonie programu sprawdzimy, jak radzą sobie młodzi ludzie, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, wkraczając na rynek pracy. Porozmawiamy też o kondycji mikroprzedsiębiorstw, a także dowiemy się, czym zajmuje się Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy. Zapraszam na Puls Rynku Pracy. Bezrobocie wśród młodzieży bije rekordy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Bez pracy pozostaje 65% młodych Greków i ponad połowa Hiszpanów. W Polsce etatu nie ma 30% osób przed 30 rokiem życia. W Pulsie Rynku Pracy sprawdzimy, jak radzą sobie młodzi ludzie, wkraczając na rynek pracy. W naszym kraju w chwili obecnej zarejestrowanych jest w urzędach pracy 106 tysięcy osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły edukację. W tym kontekście będziemy o nich mówić jako o absolwentach. Najwięcej jest ich w województwie mazowieckim, ponieważ jest ich tam 13 tysięcy, a najmniej natomiast jest tych osób w województwie opolskim, 2,5 tysiąca. Województwo lubelskie plasuje się pod tym względem na 7. miejscu, ponieważ w rejestrach urzędów pracy na terenie naszego województwa znajduje się około 7 tysięcy osób. Zaznaczyć także należy, że aż 30,5% wszystkich naszych bezrobotnych absolwentów stanowią osoby do 27 roku życia, które ukończyły uczelnię wyższą. Jest to najwyższy odsetek w kraju, ponieważ dla całego kraju średnia ta wynosi 23,2%. Najmniej jest ich w województwie kujawsko-pomorskim, w którym jest zarejestrowanych 17,6% osób, które ukończyły edukację na poziomie wyższym do 27 roku życia w stosunku do wszystkich absolwentów. Okazuje się, że 42% pracuje w chwili obecnej, 32% poświęca się tylko nauce. 16% natomiast zarejestrowanych jest w urzędach pracy i poszukuje pracy. W województwie lubelskim, według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, najmniej jest absolwentów, którzy ukończyli szkołę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, posiadający wykształcenie gimnazjalne i poniżej, jest to tylko 0,6%, oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe, 12,4%. Ze względu na szanse na rynku pracy istotne jest także to, że ponad 3/4 zarejestrowanych absolwentów, czyli osób, które w niedawnym okresie ukończyły edukację, nie posiada żadnego stażu pracy, który bezpośrednio związany jest z doświadczeniem zawodowym. Z posiadanej pracy najbardziej zadowoleni są absolwenci szkół zasadniczych zawodowych. Tutaj 9 na 10 badanych twierdziło, że praca ich satysfakcjonuje. Najmniej takich osób jest wśród absolwentów liceów. Tutaj tylko niewiele ponad 40% jest zadowolona z posiadanej pracy. Kończyłem zasadniczą szkołę zawodową o profilu blacharz samochodowy. W zasadniczej szkole zawodowej odbywałem praktyki w systemie 2- i 3-dniowym w tygodniu. No, w ten sposób nauczyłem się zawodu. Po ukończeniu szkoły, wiadomo, jest egzamin czeladniczy, pierwszy stopień w zawodzie, po czym zacząłem pracować i uczyć się w systemie wieczorowym, w technikum wieczorowym. Można się nauczyć coś, przeczytając w książce i nauczyć się tego samego, robiąc to fizycznie w warsztacie samochodowym. Także uważam, że to jest bardzo dobry sposób kształcenia młodzieży. Uczę się w klasie fryzjerskiej, drugiej aktualnie. Wybrałam tę szkołę, ponieważ jest możliwość uczenia się teorii w szkole, a praktyki u rzemieślników. No i przede wszystkim właśnie praktyki w salonie można na co dzień z klientami przebywać, tak, widzieć, co tak naprawdę się dzieje. Uczeń szkoły jest jednocześnie pracownikiem młodocianym, czyli już w pierwszej klasie zasadniczej szkoły zawodowej zawiera umowę z pracodawcą, zna swoje prawa, zna obowiązki i po zakończeniu nauki zawodu staje się w pełni wykwalifikowanym pracownikiem. Docenia się fakt, że uczeń, który kończy szkołę zawodową, ma fach w ręku. Oprócz wykształcenia ogólnego, również ma wykształcenie zawodowe. Wchodzą płynnie
w rynek pracy, w kontakt z klientem, w tą prawdziwą pracę, wykonywanie usługi czy konkretnego wyrobu. Nie ma tej bariery, że kończymy szkołę i wchodzimy dopiero do zakładu. Tam uczymy się nowych uwarunkowań. Absolwenci szkół zawodowych oraz technikum najlepiej oceniają swoje umiejętności praktyczne, które zdobyli. W związku z tym także to absolwenci szkół zawodowych, techników oraz dodatkowo szkół policjalnych są osobami, które najchętniej poleciłyby swoją szkołę jako dobrze przygotowującą do zawodu. W czasie, kiedy w całej Europie gospodarka pogrążona była w poważnym kryzysie, polska gospodarka skutecznie się przed nim broniła. Jak pokazują badania, prawdopodobnie zawdzięczamy to dynamicznym polskim mikroprzedsiębiorstwom. Ich najmocniejsze strony to nastawienie na utrzymanie się na rynku, jakość produktów i usług, otwarcie się na rynki zagraniczne. Sprawdzimy, jak wygląda kondycja małych przedsiębiorstw. Z badań wynika, że mikroprzedsiębiorcy rozwijają swoją działalność i zatrudniają coraz więcej pracowników. W momencie powstawania firmy, połowa z nich były to firmy jednoosobowe. W trakcie badania już tylko 1/3 firm stanowiły firmy jednoosobowe. Prawie połowa pracodawców miała problemy z rekrutowaniem pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. Pracodawcy, którzy rekrutowali na stanowiska, korzystali głównie z pomocy urzędów pracy, a także rekomendacji znajomych. Szukałem ludzi na podstawie samych złożonych CV. Po prostu eliminowałem osoby, które były, nie spełniały moich kryteriów. Te osoby nie przedstawiają sobą nic, ani merytorycznie, ani praktycznie, a mają niesamowicie duże oczekiwania. Ale w pewnym czasie postawiłem na to, że wolę samemu sobie wychować kucharza, niż go zatrudniać ze złymi nawykami. Pracodawcy są głównie zadowoleni z wykształcenia swoich pracowników, dostrzegają jednak pewne braki w ich kwalifikacjach. Dotyczą one głównie trzech aspektów: umiejętności zawodowych, umiejętności interpersonalnych i samoorganizacyjnych. Dotyczy to głównie takich zawodów jak kucharz, kelner, barman czy też sprzedawca. System edukacji w Polsce nie jest nastawiony na gospodarkę. To znaczy młodzi ludzie nie są przygotowani do pracy w odpowiedni sposób, w taki sposób, który by zadowalał przedsiębiorców, i bardzo często muszą łożyć na to, żeby dokształcić nowo przyjmowanych pracowników po szkołach, absolwentów różnego rodzaju szkół. Około 40% tych, którzy rekrutowali w ostatnich 2 latach, zgłaszało jakiś problem z rekrutacją pracowników. Chcemy sprawdzić to dokładnie, zobaczyć, jakiego rodzaju luki kompetencyjne występują u kandydatów właśnie do mikrofirm. Dodatkowo zapytamy, czy dane branże widzą nisze rynkowe. To będzie informacja dla tych, którzy zakładają, myślą o założeniu własnej działalności. Informacja bezpośrednio pochodząca z rynku, gdzie jeszcze są jakieś potrzeby klientów niezagospodarowane. Będziemy rozmawiać z 60 osobami, które prowadzą indywidualną własną działalność gospodarczą, po to, aby uzyskać od nich informacje o dobrych praktykach utrzymania się w branży. Będziemy mogli zrobić taki katalog dobrych praktyk osoby, która rozwija działalność gospodarczą. To jest przydatne dla tych, którzy myślą o założeniu własnej działalności. Skuteczna polityka zatrudnienia i wspierania osób poszukujących pracy wymaga kompleksowej diagnozy rynku pracy. Zajmuje się tym Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy. Nasze badania przede wszystkim mają służyć młodym ludziom, którzy wchodzą na rynek, którzy decydują się na poszczególne kierunki kształcenia. Chcemy podpowiadać, które kierunki mają przyszłość na rynku pracy, a z których kierunków być może lepiej zrezygnować, bo pracę po nich będzie znaleźć bardzo trudno. Z
Zbadamy losy zawodowe absolwentów szkół z województwa lubelskiego, zapytamy o oczekiwania i potrzeby pracodawców, zbadamy sytuację osób z niepełnosprawnością, osób, które wracają na rynek pracy po urlopach rodzicielskich, wychowawczych, macierzyńskich. Będziemy badać oferty pracy, które pojawiają się na terenie województwa lubelskiego oraz przyjrzymy się sytuacji osób z niepełnosprawnością. Głównie nacisk położyliśmy na badanie osób młodych i chcemy zobaczyć, co z nimi dalej będzie się działo. Jak pracodawcy poszukują osób do pracy, w jaki sposób te osoby są przygotowane. Pierwszy etap badań pokazał nam, że młodzi ludzie potrzebują kompetencji miękkich, że musi się zmienić system szkolnictwa zawodowego, a pracodawcy z drugiej strony, pomimo dość sporego bezrobocia, poszukują osób do pracy i narzekają, że osób, które mają konkretne wyuczone umiejętności i kwalifikacje, niestety znaleźć nie mogą. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zachęcam, abyście zajrzeli Państwo jeszcze na stronę Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Tam badania rynku pracy, ale także nasze archiwalne programy. Do zobaczenia.